Moi drodzy, list do Efezjan omawiamy, zbliżamy się powoli do końca tego listu i pamiętacie, na samym początku ten list ma takie ostre wejście, takie mocne wejście, bo już w trzecim wierszu jest napisane, że Bóg w Chrystusie ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Bracie i siostro, jesteś ubłogosławiony w Chrystusie Jezusie błogosławieństwem? Czy wierzysz, że jest Boże błogosławieństwo nad twoim życiem i w twoim życiu? Czy wierzysz, że Bóg pragnie ciebie we dnie i w nocy błogosławić? Że On nie myśli nad tym, jakby tobie i mnie utrudnić życie, czym by ciebie i mnie sfrustrować i zaskoczyć? Nie. Bóg przyszedł dać pokój, Bóg przyszedł dać wolność, Bóg przyszedł dać Chrystusie życie, życie w obfitości. Dobrze się ten list zaczyna, ale później jeszcze jest lepiej, bo jest napisane to, że Bóg ma cel dla ciebie i dla mnie. Pamiętacie coś z tych czterech celów, które tam na początku są wymienione? Czy możemy wymienić jakiś z nich? Do czego Bóg przeznaczył nas, których ubłogosławił w Chrystusie? Proszę? Do uwielbienia Jego łaski. Do czego jeszcze? Do synostwa. Tak jest, jesteśmy Jego rodziną. Do czego jeszcze? Proszę? Do świętości. I tam jeszcze jest z tą świętością nienaganność, aby byli święci i nienagannymi przed Jego obliczem. Wiecie, dobrze jest, żebyśmy gdzieś tam wkładali w nasz umysł prawdy Bożego Słowa. To bardzo jest potrzebne. Kiedy przychodzi kryzys, kiedy przychodzą trudne chwile, abyśmy mogli wziąć z naszej pamięci, z naszego umysłu słowo Pana i dać diabłu odpór. Kiedy diabeł mówi zupełnie coś przeciwnego, to żebyśmy oparli się o Boże święte słowo. Dalej jest powiedziane w tym liście do Efezjan, że Bóg zapieczętował tych, których wybrał i tych, których przeznaczył. I ta pieczęć nie jest uczyniona ręką człowieka. Nie jest to żadne dzieło człowieka. To jest sprawa duchowa, to czyni Boża ręka. Bóg położył pieczęć Ducha Świętego na tobie i na mnie. Dał zadatek Ducha i pieczęć Ducha i mówi, to jest moja własność. I muszę wam powiedzieć, że o tą własność, o ciebie i o mnie, Bóg będzie walczył i walczy do końca. Amen? Bo kiedy nawet my zawodzimy, kiedy gdzieś tam odchodzimy, prawda, to Bóg nie rezygnuje, nie poddaje się, nie tak łatwo wypuszcza nas ze swoich rąk. On walczy. On już zwyciężył, ale on walczy. I ja jestem czasami, jak słyszę różne historie, choćby tą fundamentalną historię syna marnotrawnego, widzę, jak wielka, jak potężna jest łaska i miłość Boga do swojego dziecka. Bo ta historia mówi mi właśnie o miłości ojca do swoich dzieci. A więc zapieczętowani, później ożywieni, posadzeni w okręgach niebieskich, mamy udział w jednym ciele, razem z Żydami. Już nie ma podziału w Chrystusie. Halleluja. I później w oparciu o to apostoł Paweł w drugiej części tego listu, od czwartego rozdziału, mówi, a wy teraz postępujcie godnie według waszego powołania. Oto Bóg włożył w ciebie i we mnie, dał nam życie ponadnaturalne, Boży rodzaj życia. I inny list mówi, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Twój duch i mój duch został ożywiony i Duch Boży zamieszkuje w twoim i w moim duchu. Przez tego Ducha Świętego ty i ja w naszym duchu nazywamy Boga Ojcem. I to nie jest na zasadzie jakiegoś rozumowego tylko uznania, ale to jest wyrażanie głębi tej prawdy, która jest rzeczywistością w twoim i w moim duchu. Jestem Bożym dzieckiem. I dlatego wołam przez Ducha Świętego, albo Duch Święty pobudza mojego ducha i nazywam Boga moim Ojcem. Kto ma syna, ma życie.
I człowiek zbawiony, człowiek odrodzony, on wie, że ma życie, wie, że przeszedł ze śmierci do życia, wie, że został, jak pisze Paweł w liście do Kolosan, wyrwał nas Bóg z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa swojego Syna, Królestwa Światłości. I człowiek zbawiony, odrodzony, on o tym wie, że właśnie to stało się jego udziałem. To nie jest na takiej zasadzie, że myśmy się wzięli coś, wkuli do głowy, że tak mamy mówić i tak to ma być. Nie. My wyrażamy te prawdy Bożego Słowa. Oczywiście my poznajemy tą prawdę z Bożego Słowa, ale nie, jakby równolegle z tym Duch Boży daje nam świadectwo, poświadcza, że to jest rzeczywistością w Twoim i w moim życiu. A więc mamy postępować. Jak przystoi na powołanie? Nie według tego modelu starego człowieka, bo on już został ukrzyżowany i zatopiony w chrzcie wiary. Mam zupełnie nowy rodzaj życia. Rozpoczęliśmy zupełnie nowy rodzaj życia w Chrystusie Jezusie. Ale wiecie, że mamy kogoś, kto stara się nam ustawicznie kłaść kłody pod nogi. On ma w tym dziką satysfakcję, on ma w tym dziką radość, kiedy udaje mu się nas, Boże dzieci, Boży lud, zatrzymywać w tym podążaniu, jak słyszeliśmy w niedzielę, w tym naśladowaniu, uczniostwie za Jezusem Chrystusem. I diabeł, powiem tak, dotąd, dopóki będziemy żyć, on będzie ciągle próbował to robić. On nie tylko nienawidzi Boga, on nienawidzi nas ze względu na Boga. Nienawidzi człowieka ze względu na to, do czego ty i ja zmierzamy, jaka nadzieja chwały jest naszym udziałem, a on to wszystko utracił. On to miał. I mówiliśmy, Słowo Boże nam wyraźnie mówi, list do Efezjan, Paweł mówi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. To słowo zły w języku greckim jest bardzo mocnym słowem. Tam nie tylko chodzi o te autorytety zwierzchności, które kontrolują i panują nad narodami, nad społecznościami, nad miastami, bo diabeł sobie uzurpuje prawo. Ukradł ten autorytet, tą władzę poprzez zwiedzenie Adama i Ewy w ogrodzie Eden. To oni, to człowiek miał panować w autorytecie Bożym. Ale poprzez zwiedzenie, poprzez grzech utracił tą władzę. I ludzie zachodzą w głowę, czemu tyle nieprawości? No niby ludzie tacy fajni są. I by się chciało, i ludzie by chcieli powiedzieć, że tak naprawdę człowiek jest dobry. Ale widzimy zupełnie inaczej. Słowo Boże nam mówi, że człowiek do cna jest zepsuty. Zepsuty. Ustawicznie dążenia serca człowieka, już czytamy w 6 rozdziale, były złe, niegodziwe. I Bóg musiał się z tym rozprawić podczas potopu. Ale teraz widzimy to. I teraz niech nikt nie próbuje oskarżać Boga, że jest tak, jak jest. Bo Bóg ciągle okazuje w tym całym zamęcie, który spowodował grzech człowieka, nieposłuszeństwo, trwanie w buncie, Bóg ciągle okazuje łaskę, zbawia, ratuje i uwalnia. Halleluja! Jak mówi w tym liście do Efezjan, Jezus bierze sobie jeńców i wprowadza ich i nagradza darami i wprowadza ich do chwały. To jest zupełnie inny zwycięzca. Nie z łańcuchami na nogach, nie wiadomo co, ale ci, którzy idą jako dobrowolni jeńcy Jezusa Chrystusa, bo umiłowaliśmy Go całym naszym sercem, widząc, jak On nas umiłował. Mówiłem, że ten Słowo Boże mówi o tym, że toczymy walkę, dosłownie zapasy, bo tam jest użyte to słowo, ten bój, to są zapasy,
To jest tak, jakbyś się z diabłem mocował. On próbuje ci Nelsona założyć, przydusić, przydeptać. To są zapasy, o ile się nie mylę. To tak to wygląda w zapasach i czasami czujemy się, jakbyśmy mieli założonego takiego, taki mocny chwyt i dusi nas. I mówi już, ale ty i ja, Słowo Boże nam mówi, mamy oręż, aby się mu przeciwstawić. I nikt z nas, nikt z Bożych dzieci nie został wydany. Jezus Chrystus go pokonał, Jezus Chrystus go rozbroił. Mówi list do Kolosan 2,15, wystawił na pokaz te moce, autorytety i zwierzchności. I muszę wam powiedzieć, to nie myśmy go pokonali, ale Jezus go pokonał. To Jezus zdeptał głowę węża. Ty i ja, natomiast nam Bóg daje autorytet. I to jest zdumiewające. Ale ten, który dopiero rozpoczyna swoje życie z Bogiem, nawet nie mając świadomości tego, już ma ten autorytet i może przeciwstawić się diabłu. Oczywiście też Pan chroni nas na miarę naszej dojrzałości, naszego dojrzewania i nie pozwala, aby pokuszenia, ataki były ponad nasze siły, ponad nasze możliwości. Bóg nas w tym wszystkim ochrania. I Słowo Boże nam mówi, że ten, który był kiedyś w ogrodzie Eden, ten, który był kiedyś nieskończonego piękna, ten, któremu dano tak wiele, z powodu pychy, chęci zrównania się z Najwyższym, został zrzucony na dół, wyrzucony z nieba. Biblia mówi, i list do Efezjan objawia nam Efezjan 2:2 i wiele miejsc, i ten szósty rozdział, choćby tutaj wiersz 12, że diabeł został zrzucony na powietrze albo w okręgi niebieskie, dosłownie na niebiosa, na te niższe partie niebios. Przyjdzie taki moment i myślę, że on się już zbliża, że on całkowicie będzie zrzucony z tego powietrza i z niebios. I wtedy Słowo Boże mówi objawienie Jana 12, rozdział, biada ziemi, bo diabeł ma już krótki czas. Zostanie mu dosłownie 7 lat. Ostatni tydzień. 7 lat. I to jest wszystko. On doskonale wie, jakie jest jego przeznaczenie. Moi drodzy, a więc on, ten anioł światłości, bo Bóg nie stworzył diabła. Bóg stworzył samych dobrych aniołów, same dobre hierarchie, władców anielskich, książąt anielskich. Te wszystkie autorytety, jakie są w hierarchiach anielskich wymieniane w liście do Kolosan i do Efezjan. Bóg stworzył wszystkich dobrych, ale 12 rozdział objawienia Jana, wiersz 3, 4, 9, mówią wyraźnie, że ten smok, ten anioł światła z powodu swojej pychy stał się diabłem, czyli oskarżycielem i szatanem, czyli przeciwnikiem Boga. Stał się smokiem, dragonem. Wiecie, te wszelkie nawiązania do smoków, do smoka. Myślę, że chrześcijanie nie powinni mieć tego rodzaju symboli. Zabawiać się w jakimiś tam gry w smoki, nie wiadomo co. Bo smok jest symbolem diabła. Wąż jest symbolem diabła. To jest zdumiewające. Myślę, że wąż inaczej się poruszał w ogrodzie Eden, zanim zaczął pełzać. Bo przecież przekleństwo polegało na tym, że będzie pełzał, tak? Możliwe, on poruszał się pionowo. Nie wiem. Gdzieś wyczytałem niedawno, że był rodzaj węża, który jakby miał nogi, poruszał się pionowo. Ale nie to mam na myśli teraz. To jest ciekawe, że ten duch, ten anioł światła, który stał się Lucyferem, upadłym aniołem, szatanem, diabłem, smokiem, on w tym buncie, jak mówi nam 12 rozdział Księgi Objawienia, zrzucił z nieba trzecią część gwiazd. I bibliści mówią wyraźnie, że upatrują w tym upadek właśnie ten bunt aniołów, którzy poszli za nim. Słuchajcie, kiedy patrzymy na to, co wokół nas się dzieje, Biblia mówi o Bożej mądrości. Wszystko, co Bóg czyni, czyni w swojej mądrości, czyni w swojej świętości, czyni w swojej prawdzie, czyni w swojej miłości. Tak?
On czyni najlepiej. Nie można polepszyć Bożego działania. Nie można. My czasami byśmy Panem Bogiem pokierowali. Panie, gdybyś to zrobił i tamto zrobił i tak zrobił, takie byłyby wyniki. Ale musimy zaufać Bożej mądrości. Temu, że Bóg wie, co robi i najlepiej, jak może, robi, bo taki jest jego cel. I ta mądrość Boża polegała na tym, że cały świat aniołów. Wyobrażacie sobie sytuację, gdzie był tylko Bóg i nic więcej. Tylko Bóg i nic więcej. Była wieczność, Bóg wieczności i absolutnie nie było żadnego anioła i niczego nie było. I Bóg stworzył aniołów. A później stworzył ziemię. A później stworzył człowieka. I zasada, którą widzę w Bożym Słowie, jest taka. Bóg mówi, ja nie chcę mieć ludzi, czy duchów, które będą mi służyć, duchów anielskich, które będą mi służyć na zasadzie, bo nie mają wyboru. Rozumiecie? Bo nie mają wyboru. Ja chcę, żeby aniołowie i człowiek, którego stworzyłem na swój obraz i podobieństwo, mogli podjąć decyzję, czy chcą mnie kochać, czy nie. Czy chcą mi służyć, czy nie. Czy chcą mnie naśladować, czy nie. To jest mądrość Boża. Ja wiem, że to spowodowało wielkie kłopoty. Ale jak Bóg może się przekonać, jeśli nie da wolności swojemu stworzeniu? Wolności, aby podjął decyzję, kogo chce czcić, do kogo chce należeć, za kim, czy za czym i za kim chce się opowiedzieć. Tak więc ten nieprzyjaciel, ten szatan działa na powietrzu i na ziemi. Zwodzi mieszkańców ziemi. Jest oskarżycielem. Zwróćcie uwagę, jak bardzo szybko, nawet gdzieś tam my, wierzący ludzie, czasami przyłapujemy się, że mamy pewne ale do Pana Boga. Pewien żal czasami do Pana Boga. Pretensje do Pana Boga. Jeżeli z tym się nie uporamy w naszym sercu i w naszych umysłach, to diabeł to wykorzysta. On czeka na okazję. Jeżeli ludzie są rozżaleni, wiecie, wszelkiego rodzaju rozżalanie się, rozgoryczenie w sercu człowieka, zawód ktoś mu sprawił. I on nie może się z tym pogodzić. I mówi, dlaczego Bóg do tego dopuścił? Dlaczego tak jest? Diabeł tylko czeka, żeby to wykorzystać i podsyca w nas ten żal. Tą gorycz. A wiecie, że to prowadzi do gorszych rzeczy. Bo wtedy zaczynamy obwiniać Boga. Mówić przeciwko Bogu. Jest takie ciekawe słowo. Dawid mówi w jednym z psalmów, żadne złe słowo nie przekroczyło moich warg. Inaczej mówiąc, czasami działo się coś w jego głowie, w jego umyśle toczyła się walka, zmaganie, ale mówi, nie pozwoliłem sobie, żeby mówić przeciwko tobie. Pamiętacie Hioba, kiedy został zaatakowany? To jest ciekawa sytuacja. Nagle odkrywamy, że ten przeciwnik nie jest byle jakim przeciwnikiem. To nie jest śmieszny diabeł. To nie jest jakaś marionetka. To nie jest ktoś, z którego można sobie tak popić i tak dalej. Nie. Słowo Boże mówi nam, bądźmy ostrożni. Powiedziałem, że on nie jest wszechmogący, nie jest wszechwiedzący, nie jest wszechobecny, tylko Bóg takim jest. On ma swoich upadłych aniołów, które są demonami, które obchodzą ziemię i podobnie jak on przyszedł przed oblicze Boga, mówi, no obszedłem ziemię. A Bóg mówi, a widziałeś mojego sługę Hioba? I tam jest taka ciekawa rzecz. Bóg mówi, okej, zakreślam ci granicę. Nie możesz nic więcej zrobić. Jego nie dotykaj. I tam jest, to diabeł spowodował tą wichurę, śmierć, to za tym stał diabeł. Ja jestem przekonany, że kiedy Jezus płynął w łodzi z uczniami na drugą stronę, żeby spotkać opętanego przez legion demonów, Jezus płynął, bo wiedział, że ten człowiek potrzebuje uwolnienia.
I pamiętacie, co Słowo Boże mówi, co Ewangelista pisze? I nagle zerwała się gwałtowna burza. Jestem przekonany, że diabeł za tym stał. Siły ciemności, które spowodowały poruszenie naturami przyrody. On ma pewną moc. Działa. Słowo Boże, objawienie nam mówi, im, kiedy On będzie tutaj zrzucony, będzie czynił znaki, zresztą czytaliśmy, aby zwodzić ludzi, żeby ludzie myśleli, że za tym, tymi znakami i cudami niezwykłymi, ponadnaturalnymi manifestacjami kryje się Bóg, a to będzie On, aby zwodzić ludzi. Jest bardzo chytry, jest bardzo przebiegły. Nazwany jest Belzebubem, czyli takim księciem demonów. Pan Jezus o nim mówi, on jest Belzebubem, księciem demonów. Belzebub, jak już wspomniałem, to było bóstwo kananejskie, bóg bagna, władca much, władca wszystkich duchów. Belialem nazwany jest w Bożym Słowie, w 2 Koryntian 6,15, nazwany jest Belialem. Słowo Belial oznacza bez wartości, wyuzdany, samowolny. Wiecie, tam gdzie jest pycha, tam jest samowola. Człowiek pyszny mówi, ja sam najlepiej wszystko zrobię. Ja nikogo nie potrzebuję. Nie jest mi potrzebny tamten czy tamten. Bóg też nie jest mi potrzebny. Też człowiek samowolny. A Słowo Boże nam mówi zupełnie inaczej, że my jesteśmy całkowicie zależni od Jezusa Chrystusa. Jeśli kto trwa we mnie, mówi Pan, mieszka, ten wyda wiele owocu. Ale kto we mnie nie trwa, uschnie i będzie musiał zostać odcięty. Ale człowiek pyszny, zarozumiały, nie chce pomocy od Boga. Nie chce Jego łaski, nie chce Jego błogosławieństwa. Mówi, ja sobie poradzę. Belial, wyuzdany, bezwartościowy, samowolny. Powiedzieliśmy, nazwany Bogiem tego świata, Łukasz 4,6, 2 Koryntian 4,4, księciem tego świata, Ewangelia Jana 2,31, władca, który rządzi na powietrzu, Efezjan 2,2, 6,12, oskarżyciel braci. Moi drodzy, to jest niesamowite, jak ludzie w Kościele potrafią być krytycznie nastawieni czasami jeden do drugiego. Nie widzą żadnych pozytywów. Patrzą tylko na to, co jest negatywne, aby to jakoś wyciągnąć i popatrz, jaki on jest, jaka ona jest. No prawie, że święty, ale tam jest coś. Ale Bóg tak na nas nie patrzy. Kiedy patrzę na to, co Bóg uczynił i choćby patrzę na to, co Bóg już na pustyni uczynił, skrzynia przymierza, która była kropiona raz do roku krwią, to wieko nazywało się ubłagalnią, a w tej skrzyni był zakon, było prawo Boże i który z Izraelitów przestrzegał całego prawa? Wszyscy upadali, ale Bóg patrzył na swój naród, który upadał. Patrzył przez tą wieko, na którym była krew ofiary za grzech i okazywał łaskę, okazywał miłosierdzie. Bądźmy ostrożni, abyśmy nie stawali się oskarżycielami braci. Ja nie mam na myśli, że jeżeli widzisz, że brat twój grzeszy, to ty sobie go tak zostaw i nie, ale miej pełną miłość, pokorę, aby go próbować naprawić w ten Boży właściwy sposób. Wtedy okażemy właściwą postawę, taką jaką Bóg wobec nas stosuje. Jest nazwany mężobójcą, złodziejem. Nienawidzi dobra i piękna, takim on jest. Ja się dziwię, w roku 1966 w Stanach Zjednoczonych powstał oficjalnie Kościół Szatana. Twórca tego kościoła już nie żyje, LaVey, ale zagrał w filmie Egzorcysta jako ojciec opętanej dziewczyny. I ludzie się zachwycali, oglądali i tak dalej, a tak naprawdę siadałeś przed kimś, kto czci szatana.
Wiecie, czasami dajemy się brudzić różnymi rzeczami. Oglądamy, słuchamy, gramy. Wiecie, są typowo okultystyczne gry, lochy i smoki. I wiele innych, gdzie wręcz odwoływanie jest do praktyk okultystycznych, wzywania duchów zmarłych i tak dalej. To są jego pułapki. On zaślepia umysły ludzi, aby w swojej naiwności, beztrosce takiej, bezrefleksyjności, a jest fan, jest zabawa, jest fajnie. Tak się zastanawiam i mówię, Boże, ileż młodych ludzi straciło życie, popadło w ogromne tarapaty z powodu narkotyków, alkoholu, dopalaczy, albo po prostu, że weszli czy poszli na niewłaściwe miejsce, choćby z ciekawości. I nagle się okazało, oni tam nigdy nie chodzili, ale byli ten jeden raz i to tak zmieniło ich życie, że nie mogą się z tego podnieść. Nie mogą się podnieść. Doznali takiej szkody, że nie mogą się z tego wyrwać. Diabeł atakuje ciało i duszę. Kiedy patrzę na Łukasza 13 rozdział od 13 do 16, tam jest, pamiętacie, ta wzruszająca historia, Jezus jest w synagodze i jest kobieta od 18 lat pochylona. Nie może się wyprostować. Jezus tam się zjawił w synagodze. Ona nie była opętana. Tam jest, nie ma użytego słowa opętanie. Tam jest użyte słowo deo. Ona była, którą diabeł związał. Ciekawe, Jezus wydał o niej takie dobre świadectwo. To jest córka Abrahama, którą diabeł związał i od 18 lat ona tylko w ten sposób chodziła. Nie mogła się podnieść. Co to znaczy, że diabeł może związać człowieka chorobą? Jeżeli może związać człowieka chorobą cielesną, może wpływać na naszą duszę i wpływa na nasze myśli, na nasze emocje, aby nas związać. Iluż chrześcijan żyje w ustawicznej trosce, czy lękach, czy obawach? Ale Jezus mówi, ja przyszedłem, aby dać wolność. I tam w tej synagodze Jezus, tą córkę Abrahama, nakazał tego demonowi, aby ją wypuścił, aby ją rozwiązał i ona została natychmiast uzdrowiona. Natychmiast. Ja nie wierzę, że człowiek odrodzony, zbawiony może być opętany przez demona. Słowo Boże nigdzie nam czegoś takiego nie mówi. Może być pod jego presją, pod jego atakami. Oczywiście, jeżeli człowiek wyprze się Chrystusa, wierzący, albo da się zwieść i będzie trwał w odstępstwie, może do tego dojść. Ale tak nigdy. Chyba, że ktoś znalazł się w Kościele, ale nigdy nie doświadczył nowego życia. Nigdy nie stał się Bożym dzieckiem. Nie narodził się z Ducha Bożego. To tak. Ale ten, który narodzony jest z Ducha. Jan, 5 rozdział 1 listu Jana wyraźnie mówi, ten, który narodzony jest z Ducha, strzeże go i zły nie może go tknąć. A ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na tym świecie. Ale diabeł jest mistrzem manipulacji. Mistrzem kłamstwa, manipulacji i zamieszania, jakie próbuje zrobić. Popatrzcie, ileż razy okrada nas. Wiecie, ileż razy człowiek miał takie poczucie nieprzydatności. Miałeś takie poczucie, że jesteś nieprzydatny do niczego. Nie masz wartości właściwie. Kim ty jesteś? Nie wiem, czy mieliście takie odczucia, ale ja takie odczucia miałem nieraz. Nieprzydatny. Ale muszę wam powiedzieć, to nie jest od Boga.
bo to osłabia naszego ducha i to powoduje, że tracimy chęć i pragnienie, aby służyć Bogu. No bo skoro jestem nieprzydatny, to ja się nie przydam Bogu na nic. To zabiera, pozbawia mnie odwagi, to zaczyna napełniać mnie lękiem. I nie mówię o niewierzących, ale mówię o Kościele, o wierzących. Oto Bóg nie dał nam ducha strachu, tak? Ale dał nam jakiego ducha? Mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Wiecie, Bóg jest dobrym Bogiem. Ileż razy człowiek Boży, zobaczcie w tej historii człowieka, o tym podobieństwie o talencie. Co spętało ręce i nogi tego, który był Bożym człowiekiem, sługą, któremu dano talent? Co go spętało, że na końcu usłyszał, weźcie go, zwiążcie i wyrzućcie precz. Co go spętało? Strach. Strach. Bałem się. Tam było kilka jeszcze rzeczy, ale ten strach, bałem się, bo wiedziałem, że jesteś tym, tym, tym i zakopałem talent. Kochani, ileż razy przez strach nie modlimy się, nie podniesiemy głosu. Diabeł zamyka nam w zgromadzeniu usta, abyśmy ich nie otwierali, bo diabeł wie, że kiedy otwieramy usta, oddajemy chwałę Bogu, to podoba się Bogu. Nie wiem, czy możecie amen powiedzieć na to. Bóg nie dał tobie i mnie ducha strachu. Ludzie myślą tak. Wiecie, jest napisane w Ewangelii bodajże Łukasza, że będzie lęk bezradnych narodów, tak? Gdy będzie się zbliżał czas przyjścia Pana, będzie lęk bezradnych narodów, ale chcę wam powiedzieć, ten lęk nie powinien być udziałem Bożych dzieci. Bo przecież Bóg nie dał tobie i mnie ducha strachu. Pastorze, co to będzie? Jak to będzie? Ten koronawirus, jeszcze mówią, na jesień będzie jeszcze gorzej niż jest. A więc albo będziesz nagle dopuścisz tego przeciwnika, który jeździ jak na koniu, jak galopuje na strachu w życiu człowieka. Albo staniesz jak zwycięzca. Weźmiesz zbroję Bożą, weźmiesz Boże Słowo i dasz odpór diabłu i dasz odpór strachowi. Jedno jestem pewien, nasz Bóg nie zawodzi. Nasz Bóg nie zawodzi. Powiesz, zwróćcie uwagę, że jedną z taktyk diabła, jest sprawianie, żeby Boży lud, Boże dzieci zamartwiły się na śmierć. Powiem wam, dlaczego w Nowym Testamencie Jezus, apostołowie mówią, nie troszczcie się. To znaczy, że my jako ludzie Boży, mający Ducha Bożego, ulegamy rzeczom, którym nie powinniśmy ulegać. No, ja nie mówię o jakichś poważnych grzechach, ale muszę wam powiedzieć, że troska może zabić duchowe życie. Może zabić. Zabierze radość, zabierze pokój, chrześcijanin nie będzie spał w nocy. Jest Bożym dzieckiem. Bóg obiecał, że nikt go nie wyrwie z jego ręki. Przepraszam, Pan mówi, że go wymalował na swojej dłoni. Jak Jeremiasz mówi, wziął cię i opasał się tobą, jesteś takim pasem na jego biodrach. On tak mówi o Izraelu, chciałem z nich uczynić mój pas. A oni nie chcieli. W tym kontekście działania diabła, jego perfidnego działania jest właśnie to,
że diabeł stosuje tajną broń. Troska. No gdyby upijał się, no gdyby coś kradł tam, no to są kłamał, grzech. Troska. I właśnie w kontekście troski pisze apostoł Piotr bardzo wyraźnie. Diabeł chodzi, wokoło kogo on chodzi, moi drodzy? Tego świata? On nie musi chodzić, bo ten świat należy do niego i ludzie w tym świecie, on się nie musi nimi przejmować. On nie może znieść, że ty i ja należymy do Jezusa, że ty i ja kochamy Pana, że ty i ja chcemy służyć Bogu. Piąty rozdział pierwszego listu Piotra mówi wyraźnie: ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Kto ma o nas staranie? Kto ma o mnie, o ciebie staranie? Możecie powiedzieć? Głośno możecie powiedzieć, kto ma staranie o nas? Jezus. Bóg. Nie bójmy się mówić. Wiecie, ja was prowokuję, żebyście otworzyli usta i mówili, celowo to robię. Dlatego, że wyznanie ust ma w sobie moc, autorytet. Jeżeli ja uwierzę w swoim sercu, ale to jest za mało i dopiero kiedy wyznam, bo moje wyznanie dzieje się ku zbawieniu, ku ratunkowi, jakby moja wiara staje się jasna, wyraźna, otwarta. A diabeł tego nie znosi. No lepiej, żebyśmy sobie ponarzekali. Albo pomilczeli. Diabeł to lubi. Niech ci chrześcijanie, jak już są na nabożeństwie, niech oni tam milczą, siedzą tacy... Tak słusznie, jak to mówią u nas. Tak słusznie sobie siedzą. Przyszli. Nic nabożeństwo, poszli. Lester Samral, kiedy pisze na temat spraw związanych z okultyzmem, z egzorcyzmem, na temat sił demonicznych, mówi, to jest zdumiewające. Ludzie idą na nabożeństwo z dziećmi, śmieją się, rozmawiają, żartują, tacy są pogodni, zbliżają się do kościoła, poważnie, wchodzą, siadają. I co się z nimi dzieje? Wiecie, ledwo opuszczą ten budynek, oni już są radośni. To ja się zastanawiam, to gdzie powinna być radość? Gdzie powinna być radość? Gdzie powinna być radość? Ja rozumiem, że jesteśmy różnymi osobowościami, ale nie wszystko można wytłumaczyć osobowością. Możesz się pomodlić? Możesz podnieść głos i oddać Bogu chwałę na przekór nieprzyjaciołom. Temu nieprzyjacielowi, który chce, żebyśmy nie otwierali naszych ust. Ja rozumiem, kiedy przychodzę na zgromadzenie, ja też nie chcę, żeby tu była jakakolwiek frywolność. Nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi. Ale kiedy jest radość autentyczna, kiedy jest zdrowy śmiech, kiedy jest zdrowe skupienie, bo zbliżamy się do Boga, ale kiedy też jest to właśnie uwielbianie całym sercem. Jestem w jednym zborze. Mam usługiwać. Ludzie uwielbiają Boga i nagle patrzę, kobieta tańczy. Wybiega z przodu, była tancerką w starym życiu, tańczy, pląsa. Mówię, no ciekawe. Ciekawy sposób oddawania chwały Bogu. Chyba, że na każdym nabożeństwie tak to robiła i chyba tak to było w tym zborze. Jeżeli ktoś w zgromadzeniu zaczyna wielbić Boga, a co Miriam zrobiła? Przeszli na drugą stronę, wszyscy usiedli tak poważnie, mówi, ale dostali w kości Egipcjanie. Halleluja, amen, idziemy dalej. Tam było zupełnie coś innego. Ona wzięła bębenek, zaczęła tańczyć i kobiety dołączyły i zaczęli śpiewać.
I powstała prorocza pieśń, że Bóg dał im zwycięstwo. Muszę wam powiedzieć, chrześcijanie powinni być pełni entuzjazmu i radości. Amen. Nie wiem, co się będzie działo na koniec tego zgromadzenia. Chcę was zachęcić, kochani. Chcę was zachęcić. Bo diabeł chce... Wiecie, przypomina mi się inny kaznodzieja z książki Krzyż i sztylet bodajże. Dziadek Dawida Wilkersona. On był w takim słusznym zborze bankierów, bardzo bogatych ludzi. Mieli w jakiejś dzielnicy swoje miejsce zgromadzeń i mieli zamknięte okna, żeby nikt nie słyszał, jak oni śpiewają, jak oni się modlą. I mówi tak, mój ojciec zrobił błąd, że dziadka zaprosił za kazalnicę. Tak mu pisał Dawid Wilkerson. Bo ledwo dziadek stanął za kazalnicą, wziął brudne buty i postawił na kazalnicy. Co za zgorszenie. A on mówi, razi was to. Zaburzyłem wasze poczucie estetyki. A to był dopiero początek. On mówi, zbierzcie te wszystkie krzesła, zsuńcie razem. I teraz będziemy maszerować dookoła tych wszystkich krzeseł i zaczniemy śpiewać. Ale pootwierajcie okna. Przecież tam mieszkali sąsiedzi, ich sąsiedzi. Znali ich. To byli ludzie na stanowiskach, bogaci, bankierzy. Pootwierajcie okna. No to pootwierali. No i teraz maszerujemy dookoła i śpiewamy. A teraz śpiewamy i klaszczemy. Śpiewają i klaszczą i tak chodzą. Na drugi dzień bali się iść do pracy. A w pracy ktoś tam mówi jeden do drugiego, ale wy ładnie śpiewacie i chwalicie Boga. Nareszcie mogłem usłyszeć, jak wy śpiewacie i chwalicie Boga. Troska. Bądźcie trzeźwi, zwróćcie uwagę, wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż ma staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Jakie cierpienia? Nie prześladowania. Jakie cierpienia? Są braci udziałem w świecie. Że wszyscy na świecie chrześcijanie są kuszeni i poddawani temu, aby się zamartwić na śmierć. Troszczyć, powiedzieć, jak nawet Pan Bóg nie jest w stanie mi pomóc, muszę się sam zatroszczyć o to. Właściwie tak to jest. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie, nie pozwólcie, żeby troska spowodowała, że będziecie się zamartwiać, nie spać po nocy, dostaniecie wrzodów żołądka, nerwicy, bo to tego to prowadzi. Dobrze mi się mówi tutaj, nie? To dotyczy każdego z nas. Bo Pan chce, żebyśmy nauczyli się pośród tego, co jest, mieć zwycięstwo i nie pozwolić diabłu, aby nas zastraszył, aby spowodował, że ten ciężar troski nas zupełnie powali. Wiecie, człowiek zatroskany, obciążony, nie będzie chwalił Boga. Jest mu ciężko. Jest mu ciężko. Ale wszelką swoją troskę mam co zrobić, na Niego złożyć. Wiecie, nie trzeba czasami godzinami się modlić, żeby troskę złożyć. Bo jak modlisz się godzinę, to jeszcze bardziej myślisz o tej trosce. Po prostu powiedz, Panie, jest tak i tak, ale oddaję to w Twoje ręce. A teraz idę zrobić to, co powinienem. Tylko ufaj Bogu. Kiedy się ożeniłem, nie mieliśmy praktycznie... No, tylko żona miała coś na koncie. Jakieś coś tam było, tak?
troszeczkę mieliśmy, ale właściwie nie mieliśmy nic. Nie mieliśmy gdzie mieszkać. Wynajmowaliśmy małe pokoiku moich rodziców pod warunkiem, że jak tylko brat wróci, musimy się wyprowadzić. Później wynajmowaliśmy większy pokój, 16 metrów kwadratowych, z dostępem do kuchni, do łazienki. Ale wiecie, miałem jedno w moim sercu. Mieliśmy jedno przeświadczenie. Bóg się o nas zatroszczy. I nie będę się martwił, nie będę się bał o jutro, bo wiem, że mój Bóg się o mnie troszczy. Bo mam obietnicę. Mateusza 6,33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Amen. I nagle Bóg zaczął, dał nam apartament w Ustroniu. Nie nasz, ale mogliśmy mieszkać wiele lat. I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Mogę to powiedzieć dzięki Bożej łasce, ale nigdy w tej kwestii się nie martwiłem. Ufałem, że Bóg się zatroszczy. I chcę powiedzieć ci, drogi bracie i siostro, kochani, wiedzcie o tym, że Bóg się o ciebie zatroszczy. Nie musisz myśleć, co będzie jutro, jak to się stanie, co się stanie. Wiedz jedno, twoje i moje życie jest w ręku Pana. Amen. On utoruje drogę. No, to nie znaczy, że nie będę jeździł Rolls-Royce'em, no. Ale powiem wam, nawet mnie to nie, czy jakimś lepszym, mi to jest niepotrzebne. To, co mi jest niezbędne, Bóg obiecuje, że nie zabraknie chleba. Amen. To poganie, to ludzie w tym świecie zamartwiają się, co będą jeść, co się ubiorą i tak dalej. Ale chrześcijanin powinien wiedzieć, mój ojciec się o mnie troszczy. Tak, Heniu? Henia wie. Tak to jest. I myślę, że my wiemy. Doświadczamy tego. Ale mamy przeciwko sobie nieprzyjaciela, wroga. I słuchajcie, skoro to jest udziałem chrześcijan na całym świecie, to znaczy, że to jest jedna z jego metod, pułapek, abyśmy się pogrążyli w naszych troskach, zamartwianiu się. Ale kiedy ufasz Bogu? Tak mówi jedna pieśń. Kiedy ufam Bogu, co? Nie zachwieje się. Nie zachwieje się. Kiedy ufam Bogu. Psalm 55, wiersz 23 mówi, zrzuć na Pana brzemię swoje, zaufaj Mu, a On cię podtrzyma. A więc diabeł atakuje chrześcijan poprzez troskę. Chce, żebyśmy byli skupieni na tym, i dochodzili do takiego, wiecie, jeżeli to trwa, słuchajcie, doskonale wiemy, że to powoduje bezsenność, to powoduje kłopoty z sercem, to ma wpływ na nasz system nerwowy, to nas niszczy. I diabłu o to chodzi. Ale Bóg nie dał nam ducha strachu, ale ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Ta sama myśl jest w Filipian 4,6,9, żebyśmy się nie troszczyli. To samo jest w Ewangelii Mateusza, jak już mówiłem, Pan Jezus mówi, nie troszczcie się. I jeszcze jedna rzecz. W drugim liście do Koryntian, w wierszu 7, jest napisane, że jego metody diabła, albo jego sposoby działania, albo jego zamiary, bo można to w ten sposób przetłumaczyć, nie są dla nas tajne. Nie są tajne. I tam jest to użyte w kontekście brata, który zgrzeszył i Paweł prosi, żeby oni mu przebaczyli. Wiecie, pułapką jest, którą diabeł też stosuje, że nie jesteśmy gotowi przebaczyć komuś, kto zawinił.
I Paweł ich wzywa i napomina, mówi, przebaczcie mu, aby ten smutek, który jest w nim, nie pogrążył go, bo metody diabła nie są nam nieznane. Czyli ten człowiek, który zawinił, a który pokutował, oczekiwał, że zbór przyjmie go z powrotem, że mu przebaczą. Ale też ten sam człowiek potrzebował uwierzyć w swoim sercu, dać odpór diabłu i przyjąć przebaczenie dla siebie. Tam jest napisane, aby go nadmiar smutku nie pogrążył. Jeżeli nie potrafi przebaczyć sam sobie, nie przyjąć przebaczenia od Boga i przebaczyć, że tak, ja wierzę, że Bóg mi przebaczył, diabeł będzie wyważał te drzwi, uderzał i będzie coraz większe oskarżenie i potępienie. Zabierze nam wszelką radość, wszelki pokój. Nie będziemy mogli spać, jeść, jeżeli zależy nam na społeczności z Bogiem, bo nie przebaczyli, nie odebraliśmy, nie przyjęliśmy przebaczenia dla samych siebie. Dlatego Paweł wzywa i zbór, i też zachęca tego człowieka, aby zaufał łasce i przebaczeniu. Kiedy wyznajemy grzechy, kiedy jest to szczere, że wyznajesz grzech, upadek, jaką mamy obietnicę? Pamiętacie? Jeśli wyznajemy grzechy Bogu, Bóg jest wierny, sprawiedliwy i co zrobi? I oczyści nas od wszelkiego grzechu. Ktoś powiedział tak. Jeżeli szczerze pokutuję, mówię o szczerej pokucie. Jeżeli szczerze pokutuję i wyznaję grzech i nie chcę tego robić, to Bóg oczekuje, że ty i ja uwierzymy i przyjmiemy przez wiarę Boże przebaczenie. Jeżeli nadal jesteśmy pod oskarżeniami, to znaczy, że nie przyjęliśmy Bożego przebaczenia. I to oskarżenie nie jest już od Ducha Świętego, ale jest od oskarżyciela, od przeciwnika, który chce nas trzymać w tym potępieniu samych siebie. Jego metody nie są dla nas tajne, mówi Słowo Boże. A więc przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Wydawałoby się taka głupia troska, a może zrujnować życie. Ale Chrystus, Jezus powiedział, zaufaj mi. Ja się o ciebie troszczę. Ja myślę o twojej przyszłości. Nie obiecuję nam nie wiadomo czego, ale obiecuję jedno. W liście do Hebrajczyków jest napisane, nie opuszczę cię, ani cię nie porzucę. Tak? Nie opuszczę cię, ani cię nie porzucę. Cóż może mi uczynić człowiek? I tam jest to wspaniałe, ja to może przeczytam na koniec i będziemy się modlić. Wspaniałe zapewnienie. Drodzy, dlatego, że żyjemy w czasie, trudnym czasie. Zastanawiamy się, co z pracą, co z tym, co z tamtym. Ale mamy od Boga dane słowo, mamy obietnicę, że On jest Bogiem, który działa w każdym czasie. 13 rozdział listu do Hebrajczyków, wiersz 5 i 6. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić. Pan jest pomocnikiem moim. Nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Kochani, chciałbym, żebyśmy powstali. Żebyśmy oddali Bogu chwałę. Jeśli trzeba, jesteś czymś zaniepokojony, czymś obciążony, martwisz się, zachęcam cię, powiedz to Bogu teraz bardzo krótko i prosto, ale z ufnością. Panie, nie wiem co, składam to teraz w twoje ręce i dziękuję ci, że ty wszystko uczynisz dobrze. Tak? Tak zrobimy. Panie, ty wszystko uczynisz dobrze. Oddajmy w ten sposób Bogu chwałę. Uczcijmy Go.
Przeciwstawcie się diabłu, poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu. I tego nie zrobię ja za ciebie. Każdy z nas osobiście musi stoczyć swoją walkę. Ale muszę wam powiedzieć, kiedy nauczymy się walczyć i przeciwstawiać i kosztuje nas to ogromny wysiłek, to smak zwycięstwa jest cudowny. I nagle odkrywamy, o, to działa. Bóg jest mocny w moim życiu. I to podnosi moją wiarę i daje mi większe zaufanie do Boga. Panie, dziękujemy Ci, że tutaj jesteś. Dziękujemy Ci, że nasze życie jest w Twoim ręku. Dziękujemy Ci, że Ty żyjesz, a my żyjemy przez Ciebie i dla Ciebie. I wyznajemy, że Ty jesteś Panem i Bogiem naszym, który troszczy się o nasze życie. I chociaż diabeł jak lew chodzi wokół nas, porykuje na nas, spróbuje nas wystraszyć, co do jutra, co do przyszłości, Panie, my wyznajemy, jesteś naszym Bogiem, naszym pasterzem i zaopatrzeniem. I Ty wszystko dobrze uczynisz. Panie, modlę się, abyśmy teraz mogli składać wszelkie troski, wszelkie ciężary na Ciebie i przyjąć obietnicę, ufać Tobie i ufać, że Ty wszystko dobrze uczynisz. Panie, przyjmij chwałę. Tak dziękuję Ci za moich braci i siostry. Dziękuję Ci, że możemy iść razem w tej pielgrzymce. I dziękuję Ci, że możemy zachęcać się w tym duchowym boju, w tej duchowej walce, bo chcemy, Panie, chcemy doświadczać i chcemy przeżywać i chcemy być ludźmi, którzy są pełni radości Pana i entuzjazmu w Tobie. Panie, na przekór nieprzyjaciołom podniesiemy sztandar zwycięstwa, sztandar imienia Jezus, Jego mocy. Hallelujah.